Witam z tej strony Apple i witam w kolejnym odcinku Nie zgadniecie z czego z The Walking Dead, a.k.a. Żywe Trupy po spolszczeniu już. I tak, dzisiaj jak to widać z nazwy jest drugi odcinek, część pierwsza, na pewno będą z tego dwie, może trzy części, zobaczymy jak to pójdzie w praniu, ale od razu na początku mówię, zachęcam oczywiście do dania łapki, oceny ogólnie, ale łapka w górę, 60 łapek i od razu wrzucam następny odcinek, znaczy następną część, nie epizod, bo trudno by było wrzucić epizod, który będzie dopiero pod koniec marca. I od razu powiem, że właśnie, jak chodzi o ten nieszczęśliwy odcinek trzeci, to tak jak mówiłem, będzie pod koniec marca i najprawdopodobniej około miesiąca będą, maksymalnie pewnie do miesiąca będą robić spolszczenie, więc ja na te spolszczenie poczekam, tak jak już mówiłem wcześniej, że tylko po polskiemu będę grał, bo chcę wszystko zrozumieć, no jak każdy, nie? A po angielskiemu nie będę pewnie nadążał i będę bardziej randomowo klikał niż po prostu w decyzje, które chcę. Wydaje mi się, że będziecie mieli od miesiąca do półtora miesiąca przerwy pomiędzy trzecim epizodem a drugim, końcówką drugiego oczywiście, nie tym odcinkiem, więc się na to przygotujcie i już zapowiadam, właśnie już zapowiadam, co będzie następne. Jak skończy się emisja po prostu drugiego epizodu, to od razu ruszy ankieta na następną serię, wybraną przez was, będzie głosowanie. Dam to pewnie na grupie, na fanpage'u, więc polecam, tam są w opisie. I też tam w jakichś komentarzach będę tą ankietę cały czas tam spamował, nie? Więc też możecie popatrzeć tam na dole w komentarzach. Nie oczywiście pod tym odcinkiem, a już pod następnym może to możecie to zobaczyć. I po prostu pomiędzy tym drugim a trzecim epizodem będę ciągnął jakąś inną serię. Może to być Dishonored, może to być Assassin's Creed. Będziecie mieli tam pulę jakąś tam srogą do wyboru. I oczywiście jak wejdzie już od razu spolszczenie do epizodu trzeciego, to automatycznie będzie wstrzymane po prostu ta seria, która wygra, jak będzie taka długa i jeszcze te półtora miesiąca potrwa. I od razu biorę się za to, bo to będzie priorytet po prostu i będę chciał to jak najszybciej skończyć, bo to było wybrane pierwsze, wiecie o co chodzi, nie? Plus tego ta fabuła mnie trochę wciągnęła i te dwa tygodnie bodajże, które te odcinki no nie wychodziły, bo dopiero dzisiaj jakieś dwie godzinki temu weszło spolszczenie, to była męczarnia po prostu, bo to jak widzicie już na ekranie, to jest część pierwsza, to jest część druga i się urwało tak nagle, że po prostu smutno mi było, a nie mogłem grać po angielsku, bo bym czegoś nie zrozumiał, więc tak jakoś wyszło jak wyszło. Ale jak pamiętacie w poprzednich odcinkach, no ta pani umarła, ten jakoś taki lekko przestraszony był, no a ta została postrzelona i właśnie tutaj jak widzicie, zauważyłem, że tu jest gra grupowa, właśnie dla streamerów czy youtuberów to jest moc, dobry wybór, bo to jest takie, że gracie z kimś i ten, i może, no gracie z kimś po prostu, na tym skończymy, bo dokładnie, no nie chcę nic tak w ciemno gadać, a dokładnie nie wiem, czym jest ta gra grupowa, bo bym musiał ją włączyć i ktoś by musiał ze mną grać. Ale dosyć pierdolenia w komentarzu, możecie napisać, że skończył pierdolić z aktualnym czasem i lecimy. Jej. I co? Ja pierwszy nie chcę, co odpaliłem, czy jak? Nie, to jest chyba jakaś retrospekcja. Tak, to jest retrospekcja jakaś stara. Please, let me do the dishes. That's the least I can do. I'm crashing here. Crashers clean dishes. Your family. Besides, if they're not clean the right way, David becomes a big baby about it all. I'm a pro at this point. No, no, no. I insist. Grab this sponge and you're gonna be eating it too. It's not a big deal. I've got it. Nah, I know you don't mind, but I won't be here for too long. Just, you know, gotta get back on my feet a little. You're right. I don't mind. But David does. Is that it? Maybe a little bit. No, actually, forget I said that. That wasn't for me to... Just forget it. Sorry. Well, he can just deal with it. He's always giving me shit for not being around anyway. Your family. That means the door's always open. So where do you think you'll go? Don't know. With what happened, I'd be amazed if I could get a job assistant coaching T-ball. You'll land on your feet.
Well, here's hoping. I could use a fresh start. I'll probably just travel around, you know, see what's out there. Wanna take me with you? E, czekaj, co? Well? Well, what about David? What about David? Kate. I know. I'm just messing around. It's just hard to say no to a fresh start. Always wanted to go to Norway. See the northern lights. You'll be jet setting and I'll still just be here. Czyli jednak... Ups. Oh, god damn it! A, i się urwał. Oh, shit. That was David's army glass. Oh, he's gonna be so pissy about it. Czyli ona chciała po prostu z nim zacząć od nowa, to trochę smutne. Oh, it's so annoying. Just blame me. What, he'll buy it. I'm the idiot fuck-up, right? That's true. Exactly. There you go. See? Much better. What was that noise? O nie! Guys! Może, mo, chyba z... Hello. My CEO gave me that. And unless you want to dig up his fucking corpse, he's not gonna give me another one. Why don't we get an actual dishwasher? Oh, here we go again. Then you won't be on my ass anytime there's a spot on a fork. Excuse me? It is just a glass. It was important to me, Javi. A glass? We don't see your ass for a year. A year. Then when your life goes to shit, we're expected to drop everything and roll out the red carpet. All for Prince Javi. And now you're gonna start telling me how to talk to my wife? This isn't about him. Really? He's the one standing right there, judging me for something he doesn't understand. You don't know him like I do. Always judging everyone, except himself. You know what, David? Time for you to open your eyes. Kate's gonna leave your ass. What? She told me so. Honey! You said that? Jesus fucking Christ, no! We were talking about traveling and I just... No, I definitely didn't say that. Co ja kurwa zrobiłem? Myślałem, że on będzie się z nim kłócił dalej, a nie powie o chuja. Dobra, idziemy dalej. At all. 3 days. Then I want you off my couch and out the door. We clear? Fine. Javi, that is my husband. We are married. In case you forgot, that's for life. Ja pindole. No to fajna rodzina. A, on był nieprzytomny. To była taka retrospekcja. Ale dobra, a, bo ten granat został rzucony. Pamiętam już, pamiętam. O kurwa, bumbumy tam są jakieś. O Jezus Maria. Aż dostaję wibracji mózgu. Znaczy się kręcenia zakrętki głowy. O ci chuj. Uf. Fart. Hej. Take it easy. What happened? They got away. Oh God. Mariana. Smutekłe. Biedna dziewczyna. Tylko już nie pamiętam, tak długo było przerwy, że... nie pamiętam, czy to była córka tego jego brata, czy córka tej kobiety, bo oni się połączyli z dziećmi, nie? Pamiętam, że jedno dziecko było jednego, a jedno dziecko było drugiego. I nie wiem, czy to jest właśnie jego rodzina, tego Javiego, czyli można powiedzieć bratanica, czy może po prostu to jest taka przybrana rodzina, nie? Już nie połączona więzami krwi. Możecie mi napisać w komentarzu, nie? Bo się nie przygotowałem i nie obejrzałem swojego poprzedniego odcinka. Patrzcie, jaka szczęśliwa. Hihi. You deserve so much better than this. Fuck, it wasn't supposed to go like this. Javi, thank you for staying. I think you probably saved my life. Oh, go ruchać się.
I should have gone with them. No, we fought. We slowed them down. And now they'll come back for us, right? I don't know. Maybe. Ta gra jest bardziej nieobliczana od poprzednich części, to muszę przyznać, nie? Bo jak zauważycie... Hey, hang on a sec. Jak zauważycie, ja coś klikam i on mówi coś, czego nie chciałem. Coś wybuchem gniewu, bo miałem opcję albo odpuścić, albo nie odpuścić. Nie wiedziałem, że on tak jebnie, że żona chce go zostawić. No bo teoretycznie tak to z tej rozmowy wychodziło. Ale w praktyce to wyszło całkiem inaczej, nie? No, nie chciałem tego powiedzieć, ale no... W sumie to jakbym postanowił nie odpuścić, to pewnie sam bym... jak to się nazywa? Pewnie sam bym ten... miał taki napad wściekłości, że nie wiem, co bym powiedział, nie? Więc... Ta gra bywa bardziej realistyczna. Ziom X lata pomiędzy grami XD. Popatrzcie, nogami zaraz będzie kopać. Albo było śmiesznie, jakby wstanął. Za wiele lat dzisiaj powinno ci grzebać. XD. To szybko kopię groby. Zakopuję w sumie. You did everything you possibly. O kurwa. O, dawać. Trzymać klawiaturę do boju. Teraz pokażę, na co nas stać. W tej gierce komputerowej. Ups, kto to kurwa jest? Ej, to chyba... Czy to nie jest ten gościu, który go poprzednio złapał? The other guys had this too. Ja nie, to znaki gangu, okej. What? Well, what's wrong? Clem? I've run into these guys before. Who are they? Please. They call themselves the New Frontier. They used to be decent people. Now they're something else. This brand they have, it's like an initiation thing. I was kind of stuck in their camp for a while, not by choice. It was bad. I'm lucky to be alive. Bad how? I got out. That's all that matters. O kurwa. They left one of their cars behind. That's something at least. Good. Just like you always wanted. I can take you back to Prescott, make sure your family's okay. But then I'm hitting the road. You should stay with us. Let's just get back to Prescott. Potrzebujemy ją, bo to pewnie jakiś Terminator zombie jest teraz. Cały czas patrzę. A chuj tam w dupę. Ciemno. I brązowo. Czyli dojechaliśmy. A mam wrażenie, że tam coś złego się dzieje. You're back. My family. Did Eleanor get them here okay? She did, though okay isn't the word I'd use to describe them. Eleanor's been doing what she can. You'd best get over to the infirmary. A ten jak młotkuje tam przy bramie, tak... You made it back. She asked for you. You know. Please, please just tell me how she's doing. Well... She came through the surgery as well as could be expected.
Czy źle, czy dobrze? Halo. Those bastards did her one favor at least. Any lower, and that bullet would have torn her stomach lining as well. Your boy Gabe. He seems really fierce. He wanted to help so badly. He practically forced me to let him stay. That's Gabe. But she was bleeding so much, he got overwhelmed. So when's she gonna be up on her feet again? Nie będzie? She's stable. For now. But she's still bleeding inside. I don't wanna lie to you. It's probably just a matter of time. Fuck! I wish I could do more. No. I don't accept that. I can't. I've done everything I can for now. I'm sorry, Javi. I'm going to get cleaned up. You may want to find Gabe. He looked pretty upset when he left. This isn't gonna make him feel any better. Still. I'll track him down. Fuck! Spoczyń, na razie zapowiada się bezpłodnie. How's she doing? Not great. As well as can be expected. Yeah, considering. If you'd waited for me instead of sneaking off the way you did, I could have helped. Would have been useful in the fight, at least. Not that you had any way of knowing those assholes are gonna show up. I should have told you we were going. Hey, now. Bygones. It's a hell of a situation. Just know I'm praying for you. All of you. And whatever happens, you all are welcome to stick around in Prescott. If that's what you want. Nobody's gonna force you, but not gonna make a decision like that without talking to Kate, so I'd rather check in with her when she's feeling better, you know? Sure thing. Let the lady weigh in first. Okej. Okay. Tam mamy jakiś plażowiczów na dachu. Wonder if it would have been faster than the horses. O fuck, nie gadajcie, że to przeze mnie ta dziewczynka umarła. XD, przez mój wybór głupkowaty. Nie mogę tu z nikim pogadać, kogo nie znam. Flew in a plane just like this to a baseball game in Arkansas once. Lifetime ago. No co nie powiesz. Dobra, lecimy tu. Wszystko po kolei lecimy po prostu. Tutaj mamy, no mówię, plażowicze. Tak nie ma to, jak chmury są na niebie i oni... No co, lecimy. Take free samples. O, darmowe próbki, bierzemy. Ale będzie śmiesznie. O, to jednak wszędzie spolszczenie nie działa. Wtedy pamiętam spolszczenie było wszędzie dosłownie, nie? Nawet na takim czymś. Może to nie zauważyli, bo z tego co widziałem i tak ja jestem wdzięczny, mówię, graj po polsku, chyba w poprzednim odcinku mówiłem. Ale ludzie ich strasznie, ale to strasznie popędzali i wiele hejtu się z tego przeminęło, że oni to 3 miesiące robili. Dla mnie i tak zrobili kawał dobrej roboty, tym bardziej, że mają swoje życie, nie? Nikt nie będzie 24 godziny na dobę siedział po prostu spolszczając gierkę dla innych, nie? Wiecie, hey, o co chodzi. Have you seen a kid come through here? Blood all over his hands, dark look on his face. Hit it off that way. Without saying a word. If I were you, I'd give him some space. Nie możemy. Just my advice. One parent to another. He's had a really bad day. Can't let him go off by himself. Not right now. Sorry to hear that. That blood, I take it that wasn't his? His stepmom's. A czyli jednak ten facet jest z jego rodziną. Do whatever it takes. Know if my friends seen we're in the same situation, I'd fight like hell. Anything we can do to help you out, just let me know. I appreciate that. Your boy stomped off towards the front gate. Co on wyszedł na zewnątrz? Posrało go? Ale już nic. Dobra, czekajcie chwilę, ja tutaj pooglądam, czy coś nie ominęłem. Dobra, jednak nic nie ominąłem, to lecimy po prostu dalej. O, wkurwiony trochę. Gabe? Gabe, come on. Look at me.
I want to go back and bury Mariana. We buried her. It was peaceful. How could it have been peaceful? I can't tell you how sorry I am, Gabe. Sorry about what happened to her. Sorry you had to see it. Yeah, well, sorry isn't gonna bring her back. And Kate, she needed me during her surgery. She needed my help. I just ran away like a stupid little kid. You stayed long enough to do some good. And because of that, I'm proud of you. You were there for her. As much as you could be. It doesn't count. Na mnie się nie gniewa w ogóle, że zostałem. I'm done feeling this way. Feeling powerless. I can't be some helpless little boy anymore. I need to be a man. Just like my dad was. O ty kurwo. He knew how men were supposed to act. You're already a man, Gabe. I'm not. But at least I know it now. Next time, I'm not gonna sit back and watch. I'm gonna do something. I have to. Listen, Gabe. Oops. Shit. Get inside now. Ucieczka. We might have to leave. Make sure Kate's ready. You can count on me. I thought you kicked her ass out. O kurwa, no to grubo tu. Co? Czy oni mają szwendaczy? Knock, knock. Anyone home? We know them. Those are the freaks that brand themselves. I wish we hadn't had to come all the way out here, but unfortunately, Badger here says you attacked his man. He says you fired on them. Took out a lot of our people. Bullshit. If anything, they attacked us. Oh, please. We were just defending ourselves. You know what you did. How many of my friends died because of you, huh? Sounds like a bunch of he said, she said shit to me. Well, what the fuck do you want? An apology? What I really want is for my dead buddies to be alive again. But I don't think that's too likely, is it? He needs to come with us. Answer to justice. Accept his punishment. Men have gotta have laws. Otherwise, we're no better than the animals. Let's just talk this through. It ain't so simple. Fact of the matter is, you stole from us. You killed some of us. Give it up now and get down here. I think they need a little incentive. Nie gadaj. Oh, shit. You hurt her, I'll kill you. Whoa. You didn't tell me you had a hostage. It's gonna be okay, baby. I love you, baby. I'm all right, baby. Just give them what they want. There's no reason this has to get ugly. But we ain't leaving without what we came for. You hurt her, and I'll hurt you back worse than you could ever imagine. Big words. The words are just that. Oh. Oh my God. Now get your ass down here, or please. I cut off the rest of them. What the hell are you doing? Javi, please, man. Just go with him. You got to. He'll kill Francine. Nobody's giving in to them. We should start shooting. No fucking way. He'll kill Francine. He might kill her anyway, Conrad. We gotta risk it. It's cool. I'm coming out. I'm all yours. Thank you. I don't know, man. Me neither. Już wolę gay over zrobić, nie? Niż zrobić to, co niby... No wiecie, o co chodzi, nie? Gay over i tyle. A palec się da przyszyć, czy będzie już bez faketa i nie będzie mogła faketować ludzi? Good man.
Let's lock him in the truck and get the hell out of here. I don't want to wait that long. Jesus Christ! Come on! I want to see him pay for what he did. We had a deal. You asked for me to come down, and I did. Yeah? Well, fuck the deal. He's dead. The fuck? O kurwa, co tu się dzieje w ogóle? O shit. Fuck. Jesus Christ. Nie gadaj, tam są szwendy, oni by... O kurwa. Pojebało ich. Nie masz szczęki, gościu. Teraz nie masz mózgu. Co się kurwa dzieje? Czemu on jest w klatce? A to jest, czy ten z wozu jest? Ci kurwa, ale quick time eventy są coraz lepsze, to muszę im przyznać. Całą wieś zajebali. Tam kogoś uratowałem po drodze, jak widzieliście, nie? Ale to i tak chujstwowo wyszło. Czemu tamta nie wsiadła tam? Fuck. Wiecie, co jest najgorsze, że jeszcze gaz łzawiący tam wrzucili, nie? Wrzucają. O, fuck, Kherson. Jak to mówiła Clementine, najgorszym wrogiem są ludzie. Bo szwendacze nie myślą, nie? Bez kitu. Eleanor! Thank God. I can't believe it. All of our friends, all those people. Oh, Conrad. We'll avenge her. I promise you that. Oh, so it's we now? You're the reason they came to Prescott in the first place. She's there because of you. Conrad? Easy, buddy. This wasn't his fault. Bullshit. Francine? Prescott? All because this washed-up cheat walked through our gates.
I should have known it the second I looked at you. We just lost someone too. So, say what you have to say. What? That's supposed to make me feel better? Calm down, Conrad, please. All I know is, if it wasn't for him... Back the fuck off, now! Ej, spokojnie. Gościu. Just back away! Take it easy, son. Gabe, no, this isn't necessary. What are you talking about? Yes, it is. I told you. I get that you're trying to help, but this isn't how you do it. Just do it already. I don't even care anymore. Just put it down, Gabe. Come on, kid. You kill an unarmed man, you'll regret it for the rest of your life. You hear me? Don't touch my uncle again. Fuck me. Gabe! Let him go. Ken is z niego rośnie. He just needs to cool off. We have to go back. We have to bury her. I wish we could, but Prescott's overrun. We can't go back. Well, we're not safe here either. What about Richmond? I've heard there's a community there. If it's true, they'll have food, walls, maybe even a hospital. All I want is to find the motherfuckers who did this. A, dobra. They took my home. To akurat zrozumiałem. God damn it! The one thing we all need is a place to call home. Maybe Richmond can be that place. Richmond? Huh. It's something at least. Yeah. Fuck it. Let's go. Gdzie nigdzie brakuje napisów, ale i tak dobra, świetna robota. Maybe they'll hit it off. No. You know, that was really impressive back there, what you did. Hope so. Might be good for them both. They need someone their own age they can talk to. Come on, guys. We got a long drive ahead of us. XD. To będzie dopiero szok. A, śpią już obok siebie. Hmm? Szybki jest. Podrywator normalnie. O, tam krwawi na dole. Szwy puściły. O kurwa, ona umiera. Ej, on ma wodę. XD! Widzicie? To jest porządny chłop, panie. Bo wody z dupy wyciąga. How's her forehead feel? Hot. Fuck. It's probably sepsis. Sooner we get to Richmond, the better. Oh, God damn it. It really hurts. I can't lose you. Not now. And I don't want to leave you, but... Javi, we both know what's coming. Co? Nie zostałeś ugryziony, nic nie jest przesądzone. And this is gonna sound fucked up, but maybe this is my chance for Christ. I don't know. A graceful exit. Not many people get those. I'd be one of the lucky ones. Kate, come on, Gabe might hear you. He's gonna have to deal with this sooner or later. Just think about all that's happened. Mariana died, and I couldn't stop it. And Gabe, I heard what happened when we stopped. Isn't it obvious? Look, he might be turning into David. He might be turning into you. He's not that sweet little boy I first met. Maybe this is better. He needs to be tough. Tougher than David ever was. That's how he'll survive. It's what this world demands.
Maybe I just don't understand this world anymore. All I care about is him becoming who he needs to be. And it's gonna be on you to make sure that happens. No, ma'am. I'm not buying this I'm dying shit. It's on both of us. You're buying it whether you want to or not. Oh! Hey, careful. Sorry. You should get some rest, Kate. We all should. Really. With pleasure. Ugh. Parents just love pretending the rest of us can't hear. I wouldn't know. XD. Okej, mamy tu jakąś... Nie gadajcie, że to jest to miasto i okaże się, że ono już upadło. XD? Great. What now? I've got some bad news. Let me guess. We're lost? Not exactly. What then? Well, we got a bunch of cars clogging the underpass. Too many to drive through. We're gonna need to move some of them out of the way. What? Hey, I'm coming too. I'll stay with Kate and keep a lookout. Yell at us if anything happens. Awfully convenient the pass is blocked like this. Not convenient at all, if you ask me. O, następna cicha akcja. If we move that car right there, we should be good. Come on, let's get to work and clear it out. No i to mi się podoba. Ale wam już dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Byłbym wdzięczny. Tak jak mówiłem, 60 łapek i od razu wrzucam następny odcinek z pośliźnięciem do doby, nie? Bo jak wiadomo, nie każdy jest Bogiem. Ale tak, tak jak mówię, łapka, link z opisu. Ale wam już dziękuję za oglądanie i do widzenia.